Dzień dobry Państwu. Zakończyliśmy realizację projektu Siatkówka Moja Gra w Aktywne Życie. Ostatnim naszym punktem tego programu była konferencja podsumowująca działalność tego projektu. W poniedziałek w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa odbyła się konferencja podsumowująca. Przybyli na nią przedstawiciele partnerów, partnerzy samorządowi, partnerzy firm prywatnych, jak również zaproszeni goście, działacze sportowi, działacze samorządowi, no i przede wszystkim uczestnicy. Na konferencji przedstawiliśmy krótko, młodzież przedstawiła prezentację filmową, następnie również prezentację słowną. Zakończyliśmy tą konferencję rozdaniem nagród. Goście zaproszeni wystąpili w czasie tej konferencji. Wszyscy, myślę, że byli zadowoleni. Podkreślali duży wkład pracy organizatorów, jak również efekty tego programu w postaci dużej ilości grupy młodzieży, która brała udział w zajęciach sportowych, wyjazdach na mecze, wyjazdach innych takich edukacyjnych. Także myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni, a efekty pewnie tego programu będziemy w następnych latach zbierać. Siatkówka dzisiaj w kraju chyba już zaczyna być drugą dyscypliną sportu jako narodowa dyscyplina po piłce nożnej. Sukcesy siatkarzy, siatkarek przenoszą się na dół i tutaj w gminach realizujemy wiele projektów, które właśnie promują siatkówkę. Cieszę się bardzo, że trzy gminy i inni partnerzy jeszcze zorganizowali się i stworzyli taki program, gdzie uczestniczyło w nim ponad 1000 młodzieży. Odbyło się wiele spotkań, warsztatów, jak również była możliwość zobaczenia meczów ligowych i międzypaństwowych na żywo. Także bardzo ciekawy, bardzo fajny program. Będziemy na pewno uczestniczyć w kolejnych takich, gdy będą tylko możliwości organizowania.